To dzisiaj tak do mnie Pan docierał właśnie z takim słowem na dzisiejszy czas, właśnie tak nie wiem, tak przykuł moją uwagę po prostu, czytając po prostu list świętego Pawła do Rzymian, przykuł moją uwagę po prostu do takiej niby prostej rzeczy dla nas gdzieś do wykonania, a zarazem dla ciała bardzo takiej, że tak powiem, takiej gorzkiej, która po prostu gdzieś nie chce po prostu to ciało się poddać pod to, bo wiesz, że po prostu w tym momencie, kiedy się podda, gdzieś po prostu będzie musiało po prostu się uniżyć. Będzie musiało pokazać tą uniżoność, którą pokazał Pan Jezus Chrystus, będąc na tej ziemi. Tak czytałem sobie właśnie i poruszył mnie właśnie z 5 rozdziału listu świętego Pawła do Rzymian, poruszył mnie właśnie 3-4, to jest 1212. Poruszył mnie właśnie 3-4 werset. A nie tylko to, chlubimy się też ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie zaś nadzieję. I tak powiem Wam, kiedy to czytałem, po prostu czytałem dalej. Kiedy to przeczytałem, ten fragment, po prostu czytałem dalej. Po prostu Bóg myślałem, po prostu wracał z powrotem do tego wersetu, do tych dwóch właśnie wersetów, nie? I zacząłem wracać, po prostu przeczytałem znowu rozdział, po prostu i znowu wracałem po prostu do tych wersetów i jak Bóg po prostu mu po kolei mi, popatrz się, ucisk. Kiedy ucisk przychodzi, jest potem co następuje? Cierpliwość. Kiedy jesteśmy w Chrystusie, Bóg, kiedy chce nas przygotowywać, po prostu On gdzieś nas po prostu gdzieś tam powołuje w różnych miejscach i w danym doświadczeniu po prostu chce nas gdzieś wypróbować, czy my, aby na pewno całym sercem jesteśmy przy Nim. Że kiedy przychodzi ucisk, w naszym sercu ma się pojawić również cierpliwość. A kiedy przychodzi cierpliwość, przychodzi doświadczenie. A doświadczenie nas prowadzi gdzie? Do nadziei. Do nadziei, która, że tak powiem, łączy nas w Duchu Świętym właśnie tam z Panem Jezusem Chrystusem. To jest ta nadzieja właśnie, kiedy przeróżne, że tak powiem, uciski, przeróżne prześladowania przychodzimy tutaj na tej ziemi, to jest nasza nadzieja, że należymy do Boga żywego. To nam daje, pokazuje nam to, uświadamia nasze serce po prostu, że Boże, Ty się mną zajmujesz, po prostu Boże, ja naprawdę należę do Ciebie. Boże, wszystko to, co napisałeś w swoim słowie, wszystko ja to przechodzę. Kiedy przychodzi ucisk, w moim sercu rodzi się co? Cierpliwość do tego. Rodzi się doświadczenie, które pokazuje, że ja mogę w tym doświadczeniu wytrwać w cierpliwości, którą okazał mi Bóg. Kiedy przyjął mnie. Pokazuje codziennie swoją cierpliwość, kiedy uczy mnie, kiedy chodzę po tej ziemi. Pokazuje swoją cierpliwość, jakim jest cudownym i miłosiernym Bogiem, że chce mnie kształtować każdego dnia. Pokazuje mi to. I czy ja, kiedy wchodzę w ucisk jakiś, czy w doświadczenie w jakikolwiek, czy ja nie powinienem pokazywać tego samego do bliźniego? Mamy brać przykład z Pana Jezusa Chrystusa, a Pan Jezus Chrystus nam właśnie to pokazał. Kiedy wchodził w doświadczenie, kiedy wchodził w jakiś ucisk, jakikolwiek, zawsze miał cierpliwość. Nigdy z jego ust nie wyszła żadna zła odpowiedź, żadna obelga, żadne cokolwiek, co by zraniło, co by nadłamało jakąkolwiek, że tak powiem, trawkę tutaj na tej ziemi. Jakąkolwiek trawkę, nic. Nic nie wyszło z ust Pana Jezusa takiego. On był cichy i pokornego serca. On, kiedy wychodził do ludzi, kiedy prowadził po prostu tutaj tą pielgrzymkę tutaj na tej ziemi, kiedy ludzie za nim chodzili, po prostu mogli widzieć wszystko to, co on przechodził, naocznie. My to czytamy w słowie tutaj jego, który możemy analizować codziennie, a oni to widzieli. To, co teraz my czytamy, oni to widzieli po prostu, jak on chodził, jak się zachowywał, jaki w danym doświadczeniu po prostu, jakie były jego reakcje. Oni to widzieli naocznie. My możemy to teraz przeczytać i przez Ducha Świętego możemy się wgłębić to dalej i głębiej.
widzieć te wszystkie piękne rzeczy, jak Pan Jezus Chrystus się zachowywał. Kiedy ktoś, że tak powiem, chciał go przycisnąć do muru, kiedy pokazali mu monetę i zadali mu pytanie, znaczy kiedy powiedzieli mu, czy mają płacić podatek, że tak powiem, który nałożyli tutaj na tej ziemi. On w prosty sposób im odpowiadał. Oni mogli widzieć to. My się zachwycamy niekiedy tymi prostymi odpowiedziami, które po prostu Bóg w tamtym momencie po prostu pokazywał nam w Jezusie Chrystusie. To były proste, cudowne, piękne, że tak powiem, odpowiedzi, które sprawiały w sercach tych ludzi zakłopotanie. Sprawiały w sercach tych ludzi zakłopotanie, bo oni chcieli ucisnąć, oni chcieli nacisnąć. A Bóg wręcz przeciwnie, odwrócił całą sytuację. On nie dodał do tego ucisku jeszcze swoje, że tak powiem, brzydko przysłowiowe 5 groszy. On nie dodał. On wręcz odjął z tego ucisku, aby ich serce zaczęło myśleć, aby ich serce po prostu zaczęło naprawdę zastanawiać się nad tym, co tak naprawdę jest ważne tutaj na tej ziemi. Czym mamy się kierować? Powiem wam właśnie tak, tak czytam po prostu te słowa po prostu i mi normalnie tak Bóg pokazuje, no co ty, Dawid, myślisz? Co ty, Dawid, myślisz, że tu będziesz miał sielankę na tej ziemi? Że chodząc tutaj po tej ziemi będziesz miał sielankę między tymi wszystkimi ludźmi, którzy cię otaczają? Na mnie pluli, nie biczowali, nie, że tak powiem, policzkowali. A co ty myślisz, że co? Będziesz siedział tutaj i uważał się za wierzącego i będziesz myślał, że jesteś zbawiony? Pokaż tak naprawdę, co w twoim sercu jest, kiedy przyjdzie ucisk. Pokaż tak naprawdę, co w twoim sercu jest, kiedy przyjdzie prześladowanie. Pokaż tak naprawdę, do kogo należy te serce. W tych doświadczeniach. Pokaż tak naprawdę. Czy kiedy nacisną ci na odcisk, ty również im będziesz naciskał? Czy pokażesz miłosierdzie? Czy pokażesz tą samą łaskę, którą pokazał nam Bóg w Jezusie Chrystusie? Czy kiedy po prostu wchodzimy w doświadczenie, czy kiedy po prostu przechodzimy jakieś doświadczenie, czy ciężkie, czy mniej ciężkie, czy bardzo ciężkie, czy my w każdych tych doświadczeniach, że tak powiem, wołamy do Pana Jezusa Chrystusa? Czy cały czas nasz wzrok jest skierowany właśnie do nieba, do tej nadziei? Bo On jest naszą nadzieją. Nikim innym nadziei nie mamy, tylko w Nim. On jest naszą nadzieją. Niech Pan nas prowadzi dzisiaj właśnie w tym kierunku właśnie, żeby uświadomił nam w naszych sercach, co jest naprawdę priorytetem w naszym życiu. Kto jest priorytetem w naszym życiu? Gdzie nasze serce jest, żyjąc na tej ziemi? Czy jest przy tej ziemi? Czy jest w górze, w niebie? Niech Bóg nam uświadomi, czy uciski, czy prześladowania, czy doświadczenia, czy te wszystkie rzeczy, które wypływają z tej pielgrzymki tutaj po tej ziemi, czy po prostu, czy one wywołują w nas po prostu złości, stare człowieczeństwo, czy wywołują w nas pokorę i wołanie do Boga i liczenie tylko i wyłącznie na Niego. Niech Bóg nam uświadomi właśnie dzisiaj, tak rozważmy sobie to w sercach, po prostu rozważmy to w sercach, czy nasze serca po prostu są naprawdę tak przesiąknięte tą nadzieją z nieba. Czy my tylko wtedy sobie przypominamy o Bogu, kiedy naprawdę jest naprawdę źle? Kiedy już nie widzimy po prostu naprawdę już żadnego wyjścia z sytuacji, a w takich poszczególnych sprawach po prostu zajmujemy i bierzemy po prostu sprawy w swoje ręce. Zastanówmy się nad tym. Co tak naprawdę Bóg nam chce przez to powiedzieć? Co to jest ta nadzieja? Co to jest ta nadzieja, o której Bóg mówi, kiedy te rzeczy będą, macie nadzieję we mnie. Kiedy te rzeczy przyjdą, ucisk, prześladowanie, cierpienie, macie mnie. Czy my korzystamy z tej nadziei? Niech
Pan nas prowadzi właśnie. Myślę, że właśnie mamy po to taki czas właśnie też, aby po prostu naprawdę zgłębiać po prostu tą, tą taką po prostu mądrość Bożą, naprawdę. Mądrość Bożą, która będzie wypełniać nasze serca i która będzie nam pomagać tutaj w chodzeniu tutaj po tej ziemi. Która będzie również nam uświadamiać pewne rzeczy, które dziś po prostu zły chce zakłócić. Które zły chce zakłócić i chce pokazać inną wersję, inną drogę i inne rozwiązanie sprawy. Poprzez działanie jeszcze starego człowieczeństwa. Ale my już jesteśmy nowym stworzeniem. Jesteśmy nowym stworzeniem i zastanówmy się, jak to nowe stworzenie ma rozwiązywać dane sytuacje, dane doświadczenia, kiedy się znajduje w takich sytuacjach. Co ma czynić w ten czas? Nowe stworzenie.